Cześć, ja jestem Arkadiusz, to jest Hearthstone i rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Dziś szaman. Szaman na basicu, także tak wygląda ten deck. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Standardowo zagramy sobie 3 meczyki, 2 unranked, znaczy nie rankedowe i jeden rankedowy. Ok. To jest wszystko. Nawet mam jakąś złotą kartę, widzę tutaj. Dobra, nieważne, lecimy. Zobaczmy, jak ten deck się sprawdzi w boju. Jedziemy z pojedyneczkiem. Bierzemy sobie rozryweczkę, bierzemy sobie szamana. Spróbujmy tu coś zagrać. Może się coś uda. Pasywką, a właściwie umiejką tego czempiona jest totem, który się tam losowo generuje za 2 kryształy. Potrafi to czasami utrudnić życie przeciwnikowi. Mamy godnego przeciwnika. Jedziemy z koksem. Uther, paladyn. Uther! Okej, okay, niech będzie. Będę walczyć z honorem. Za zgładziciela! Czy ta ręka pasuje? Ta ręka nie pasuje. Wyrzucimy to, wyrzucimy to, wyrzucimy to. Zostawimy sobie kapłankę tylko. Co nam się dobierze? No, coś się długo dobiera, ale dobrało się. No dobrze, mamy żerący bagienny szlam. On ma tą swoją dziwną broń, która go leczy. I że może się przydać. Okej, okay, rozpoczynamy. Myślę, żeby od razu wrzucić sobie jakiś totemik na dzień dobry. Tego przytrzymamy na później. W trzeciej turze będzie można zagrać kapłankę. Jeszcze zobaczymy, nie ma co planować, bo tutaj się wszystko potrafi zmienić. No witaj. Dobrze, mamy totem. Totem, który leczy, tak? Te totemy są coś w porządku, nawet można powiedzieć. Okej. Okay. W drugiej turze może on zagra broń teraz, tak? Nie, broń to za wcześnie. Tam ta broń chyba kosztuje 4 surowce. Aha, kończymy turę, sorry. Mój błąd. Zdrawiający totem. Czekam na rozkaz. Przywołał sobie swojego pomocnika. Sobie jeszcze przyzwiemy kolejny. Chociaż nie mogę tego zrobić. Chociaż myślę, żeby może go zniszczyć. Tak właśnie myślę, żeby to zrobić. Okej, okay. Teraz znowu do mnie przyzwie swojego dziwnego, magicznego pomocnika. My sobie tutaj zbufujemy tego totema i będziemy cisnąć za 1 przynajmniej, chyba że go zniszczy. Też może tak być. Czekam na rozkaz. No dobrze, to wcale nie głupie, wcale nie głupie. Rzucił sobie jakiś sekrecik. My sobie go zbufujemy. Oczyścić słoneczną studnię. Zaatakujemy. Zobaczmy, co tam się grozi. Gotowe. Rozumiem. Całe szczęście on się uleczy, także tutaj nie jest źle. Prowokację wrzucam. Przydała nam się ta żaba, która powoduje, że zamienia przeciwnika po prostu w żabę. Niestety nie doszło. To nic, to nic, to całkiem dobrze. Przyzwiemy sobie jeszcze jeden totem. Potem daje do czarów jeden. No i przyzwiemy sobie naszego szlama. Czemu nie? Zniszczymy teraz. Do ataku! Mogę zaatakować tego stronnika z prowokacją. Okej, nie zniszczymy, nie zniszczymy. On się uleczy. Zobaczmy, co dalej wymyśli nasz przeciwnik. Dwa obrażenia, wszystko wrogo, no niestety. Zniszczył naszą falę uderzeniową, że tak to określę. Dobrze. Zostawimy też naszego tarczownika. Co to w ogóle jest? Jakiś troll? Trudno wyczuć.
Musimy oczyścić słoneczną strunę. Ale to jeszcze i tak no, specjalnie to nam co zrobi. Dobrze, to my sobie teraz przywołamy. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Albo przywołamy sobie nasz totem. Tak go zostawimy. Przydałby się ten... to oczarowanie. No właśnie, teraz mamy ten śmieszny nóż, który leci. Mamy tego potwora, co go niszczy, tą broń. Teraz widzę dojeżdża strasznie. No to nic, co sobie robisz, nic się nie zrobi. 7. Dobrze, przydałby się tego. Musimy oczyścić słoneczną studnię. Następnie, że będziemy starali się go zaatakować. Zaprzednika. Co możemy wystawić w następnej turze? W następnej turze możemy wystawić. Że możemy wystawić ogra na przykład. Ok, to będzie dobry myśl, to nie będzie nic zamieć. Myślę, że tak właśnie warto zrobić. Zniszczymy sobie tego tarczownika. Weźmiemy sobie jeden taki. Z prowokacją całkiem sympatycznie. Weźmiemy sobie tego pana. Do ataku! Troszeczkę zrobimy się tutaj. Całkiem dobrze to wyszło. W następnej turze będziemy. Nie wiem, czy go wystawić tego ogra? Koks. Konkretnie koks. Oczyścicie ogień! Dobra, on tu jakimś epikiem znowu rzucił. Legendary. Dobra. Mamy 9. Myślę, żeby podobierać kartę, co nie? Podaj mi klucz łukowy! Coś ciekawego wyjdzie? Dobrze, to jest właśnie to, czego oczekiwałem. I weźmiemy totemik. Gotowe. Myślę, że go to mogło zaboleć. Jego epik. Żaba. Zobaczmy, co wymyśli. To Stingo! Tarczownik. Buf. Nie na mojej warcie. Co dodaje? No. Aha. Tarcze. Czekam na rozkaz. Dobrze. Sobie teraz przywołamy naszego kopsa. Liczmy, że dojdzie z prowokacją. Niestety nie doszedł. Weźmiemy sobie, wystawimy naszego totema, który dodaje 2. Hej, poczekaj chwilę! I zniszczymy tego tarczownika na początek. Zresztą tam chyba za dużo nam nie da, bo tutaj wchodzi nam za... Gotowe! Za 7. Może będzie się chciał bawić, ale wątpię. Zobaczmy tą rzecz. Pozwól mi się zastanowić. Dobre zagranie. No właśnie, to jest finał. Co tam było? No,
to by była pierwsza gra, która się nie powiodła. Zobaczmy sobie następną. Mamy już 250 zł, także już do 1000 już z górki, można powiedzieć. Już prawie 1000. Taki ambitny cel. Dobra, mamy następnego przeciwnika. Zobaczmy, kto to będzie, co to będzie. Karol Hamburger. Tak, jakoś znajomo. Mamy maga. Maga versus szaman. Dobrze. Dwóch mówców wiatru wymienimy. Bagienny raptor niech zostanie. Doszedł nam żywioł jak ognia i bagienny raptor po raz kolejny. Całkiem sympatyczna ręka. Dobrze, więcej nie możemy zrobić. Mamy tarczę unika też. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. Lustrzane odbicie, całkiem sympatyczna karta również. Wystawimy sobie naszą bestię. Gotowe. W następnej turze wystawimy sobie następną bestię. Albo przyjmiemy totem. Zobaczymy. Co on wymyśli? Golema zbożowego. No dobrze, nie będzie golem zbożowy. Przyzwiemy sobie naleczniczego Gofema. Następnie będzie punktował teraz tym golemem. Prawdopodobnie umiejką. Będzie, a nie, tylko dwa życia ma, w sumie to tym golem wystarczy. Kucupu, śniego szłap. Dobra, ja sobie przywoła jakiegoś tam jeszcze, tak. Czwartą turę, więc wystawimy sobie pana tarczowego. Nie go atakuje. Życia się tutaj trzymają. Gdyby atakował, to wszyscy zginą. Nawet jeżeli użyje umiejki, dostaniemy 4 życia i tak będzie musiał dwoma zaatakować. Chyba że zbufuje sobie którą z tej postaci. Może tak być. Tak sobie myślę. Tura piąta. W turze piątej wystawimy sobie mówcę wiatru. Albo nie. Będziemy mieli 5. To może lepiej uderzyć w sumie w totem. Uderzyć sobie w tego. Co tu robić? Stronnika. Co tu robić? Tak można robić. No dobrze, dobrze, dobrze. To było całkiem niezłe z jego strony. Namroził nas niestety. Czy chcemy używać tego? Nie chcę. Mamy jeszcze z prowokacją. Co to w ogóle za totem? Jest jakiś dziwny też. Muszę jakiś. No wiesz, się nie powiem, to jak to wygląda, bo nie ma, takiej potrzeby. Dobra, mamy tutaj nakręcanego gnoma. Nasza prowokacja poszła do piachu. Dobra, dajmy mu jakiś argument. Okej, mamy żrący bagienny szlam. Co można teraz zrobić? Można wystawić tego i zniszczyć tego. Zawsze będzie troszeczkę luźniej. Okrutny nadzorca. Nie będzie okrutny nadzorca. Z prowokacją dochodzi. Co dalej? Miejka. Ten z prowokacją odpadł, to dobrze. Ja
my sobie w tym momencie zostawimy kartonek, zniszczymy tego i skończymy turę. Skomplikowana była ta tura strasznie. No tak. Będę nas teraz punktował tutaj. To my sobie teraz zrobimy taki myk. Przyzwiemy sobie totemik. Stawimy tego. Mamy dwa uroki. Taki myk, zrobimy taki myk. I zrobimy myk taki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Całkiem sympatycznie to wyszło. Zobaczmy, co on wymyśli. To, żeby to jak wystawi koksy, to od razu mu tutaj zrobimy mały myk. Zmienimy mu wszystko w żabę. Z prowokacją zresztą. Niestety on użył jakiejś magicznej broni swojej. Nie wyszło to najlepiej, tak jak chciałem, ale to spokojna główka. Zamienimy to właściwie w żabę. Wystawimy to, wystawimy to. Wystawimy to. Pozbawiliśmy go chwilowo ataku. Ma tą swoją umiejętność tylko. Myślę, że w następnej turze powinno się udać zniszczyć tutaj tych dwóch tarczowników. Czy tarczowników lub stronników z prowokacją. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobrze, to jest trzeci, którego zniszczymy. Uznał, że totem warto zniszczyć. Ma do tego prawo. Ok, co my zrobimy w tym momencie? W tym momencie zrobimy następujący myk. Zniszczymy to. Aj, nie tak chciałem, nie tak chciałem. Co zrobić? Kurczę, troszeczkę niski, no ale dobra, nieważne. Mogliśmy wszystkich zgładzić w tym momencie. Jednak źle kliknąłem, takie rzeczy się zdarzają. Żona tym żołnierzom, jak to się mówi. Płuc mroźnych wilków. Gotowe. Taki myk. No i co teraz? Co teraz? Co dalej? Tarcze w górę! No właśnie, to są takie rzeczy, niestworzone historie. I tutaj jeszcze szlam. Czas na wojnę! Tego. Zobaczmy, co on wymyśli. Ciekawego. Skill tutaj w tej grze jest ważny, ale są ludzie, którzy po prostu mają skilla takiego, że grają w tą grę już dużo, dużo dłużej niż ja. Nie mają takie dziwne rzeczy. Na koniec tury, za pewnym razem gubinie wrogi stronnik, przyzywasz trendowatego gnoma. No spoko. Też w sumie legenda.
To jest masakra, ten czołg. Nie dosyć, że jest prowokacją, to jeszcze jakaś tarcza. Przyjmujemy sobie ten. Przyjmujemy sobie młodszy inżynier. To by całkiem sympatycznie wyglądało, jakbyśmy jeszcze wystawili tego. I co? Poczekamy. Niech on teraz sobie wymyśli. Ależ niestety zostaliśmy po raz kolejny zgładzeni i popełniłem błąd. Weszliśmy na 22 poziom. Ok, spróbujemy sobie zagrać teraz dla odmiany. Chociaż nie wiem, czy jest sens grać ten ranking. Zagrajmy. Tradycyjnie. Był taki wstęp. Zobaczmy teraz, czy się uda coś tu grać związanego z rankingiem. No, czas na Gullivera w tym momencie. Wezmę sobie, wykonam pewną czynność, która jest związana z uzależnieniem, powiedzmy. Czyli Gulliver. Mamy przyjemność z magiem. Ręka mi pasuje, wyrzucimy ogra. Uwaga. Dobra, jest wszystko gotowe. Usiądę. No dobrze, co my tu mamy? Mamy tutaj ponownie panią Mag. Cassiopeia się nazywa. No to przyzywamy sobie naszego magicznego totema. I to tyle w tej turze. Gotowe. Dobre zagranie. No nie wątpię, czy dobre zagranie. Obrażenia od zaklęć plus 1. Czy my mamy jakieś zaklęcia? No niestety nie bardzo. Koniec tury, oczywiście. Kiedyś będę taka jak ty! Niszczymy tą niewiastę, ona też chyba daje plus 1. No, za zaklęcia. Myślę, że to nie będzie głupi ruch. Próbuję ją tu pyknąć. Na tyle w temacie. Zobaczmy co dalej. Cisza tura. Zostawimy sobie tutaj panią kapłankę. Chociaż nie ma co myśleć na zapad. Kiedyś zaraz... będę taka jak ty! Aha! Dobrze. Musimy oczyścić słoneczną studnię. Próbujemy ją. Będziemy atakować bezpośrednio tutaj. Maga. Dwudziesty poziom, czy ja kiedyś z tego wyjdę w ogóle? Chyba nie. Dobrze. Tura czwarta. Przyzywiamy sobie totem. I glut. Co wymyśli przeciwnik? Przeciwnik pewnie zaatakuje. Magienny szlam znając życie. Co tu robić? Co tu robić? Jednak się zdecydował na totem. Teraz by się oczywiście przydało po raz kolejny żaba. Niestety nie ma żaby. Więc przyzwiemy sobie totemik. Damy sobie tutaj jeden.
zapiszemy tą gwiazdę. Gotowe. Co tu się stało? Co tu się stało? Dobre zagranie. No nie warto. Umarła. Wrota są otwarte. Oczywiście prowokacja. Dobrze, my sobie posiągujemy następny totemik. Wystawiamy. Gotowe. Zobaczmy co dalej. Sobie długo nie pozył. Gryzie piach. Musimy oczyścić słoneczną stronę. Ciach. Ciach. Wystawimy totem. Gotowe. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No tak. Dobre zagranie. To by było na tyle w temacie. Tak. Porażka, porażka i jeszcze raz porażka. Na szczęście nie możemy na tym poziomie stracić gwiazdek, więc nie ma wielkich emocji z tym związanych. No i tak się gra właśnie szamanem. Generalnie dobry deck. Moje ogarnięcie jest trochę niewielkie, także dzięki ślicznie za uwagę. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.